Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz, a to, moi drodzy, jest kolejny odcinek serii Testujemy. Dzisiaj przed nami gra Guns Up, polecona przez kolegę Kamyka ze streama. Wpadajcie na streamy, to możecie podrzucać gierki, które będziemy testować. A propos tego, Guns Up jest to darmowy tytuł na Steamie, który pobieramy dosłownie w minutę. Jeżeli wam się spodoba, zdecydowanie polecam, jeżeli się nie spodoba, to nie polecam, aczkolwiek jeszcze sam nie wiem, czy mi się spodoba. Sprawdźmy to. Wygląda na to, że wróg rozbuduje struktury obronne. No dobra, na czym ta gra w ogóle polega? Chyba to będzie jakiś samouczek. Mała ciężarówka z pełna jednostek gotowych. Okej, okay, atakuj ich bazę, kliknij przycisk, aby je rozmieścić. Kamera, okej. Okay. Tutaj mamy jakiś koszt tych ludków, czy nie? Chyba nie. A, dobra. Większa armia, spójrz, więcej żołnierzy. No dobra, chyba już więcej nie mogę. Ojejku, jakich dużo jest. Dobra, czyli jedzie sobie ciężarówka. Mamy naszą armię, 18 ludków. Tak, sprawdźmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No, będzie 18. I co? I oni tutaj będą sobie... Woo! Jedna z drugich pozostaje po sobie elementy specjalne. Pociski. Genialnie. Pocisk. Gdzie walniemy pocisk? Tutaj. Woo! Nice. No dobra. Cały czas możemy tutaj z tej naszej ciężarówki spawnować, że tak powiem, nasze bombardowanie. O, widzicie? Dawaj tutaj. Zobaczmy, jak to wygląda. Chyba nieźle. No i co? I właściwie na tym polega chyba tylko ta gra, że atakujemy wrogą bazę. No jeszcze bombardowanie tu rzuciłem, nie wiem, czy to dobry pomysł. No właśnie, jak widzicie, swoje jednostki też zabiłem. No cóż, życie. Czy mamy tutaj limit jednostek, który w momencie osiągnięcia, no musi ktoś zginąć, żebyśmy mogli zrobić nowego zawodnika. Mówiąc zawodnika, mam oczywiście na myśli żołnierza. Nice. Powiem wam, że taka całkiem przyjemna gierka. Click and play po prostu. Klikamy sobie dwa guziczki. Patrzymy, jak tutaj rozwalamy bazę naszego przeciwnika. To był chyba samouczek, w związku z tym ciekaw jestem, co będzie dalej. To jest serce twojej kampanii wojennej. Wznosi lepsze budynki, aby chronić je przed atakami wroga. Pozwólcie, że ja sobie tutaj jeszcze ustawię przypomnienie, co by się nie zagalopować z czasem. Kontynuuj. Wrogowie będą atakowali twoją bazę pod twoją nieobecność. Dodajmy struktury obronne. Ok. Na puste miejsce przejść tryb budowy. Place Sniper Tower. Kliknij na przycisk poniżej, aby otworzyć ekwipunek budowy. Kliknij na wieżę snajperską, aby umieścić ją w swojej bazie. Dobra. Aby przesunąć wieżę, użyj myszy. Kliknij... Co? A, rozumiem. Możesz ją obrócić, pociągając na białych zakrzywionych strzałkach. Okej. Okay. Umieść wieżę snajperską, klikając na zielone pole. Wrogowie będą atakowali z prawej, koniecznie umieść się przodem do nich. No, dziękuję za tą podpowiedź. Pytanie, gdzie ja mogę tu budować? Gdzieś tutaj. Skąd oni będą nadchodzić? Dalej nie mogę budować, więc myślę, że tutaj to jest dobre miejsce. Chociaż może nie koniecznie. Tutaj. Umieśćmy namiot.
To jest namiot? Nie. Zbuduj nowe. Namiot. Muszę go kupić? O kurde. Znajdź i kup namiot. Znajdź wolne miejsce na umieszczenie namiotu. Tutaj gdzieś, nie? Jakoś tak, żeby jak najmniej miejsca chyba zmarnować. O. I co teraz? Wyjdź z tryłu budowy naciskając centrum. Wiatr zauważył wroga, przygotuj się do obrony. Dobra, jak się to robi? Jak to się będzie broniło? Fajnie, wszystko się elegancko, szybko wczytuje, powiem wam. To jest na plusik. Możemy porozstawiać miny. Oni prawdopodobnie nie będą tutaj iść takimi ścieżkami standardowymi, więc... O, ta mina już mi się spaliła. Gazu zawiący. O, tak mi przykro. Ja mogę tutaj generować jakieś jednostki? Niekoniecznie. Jeszcze nie będę rzucał gazu. Teraz myślę, że rzucę. O, trafili na minę, słuchajcie. Dobra, 7 wrogów zostało. No, ci akurat się nie załapali na bombę. Dobra, czyli mamy tutaj możliwość atakowania, możliwość bronienia. No, tylko tych 2 gostków zostało. Teraz jeszcze sobie zajrzymy do opcji, jakie tutaj mamy. A, rozumiem, czyli naszą nagrodą jest amunicja i w zamian za tą amunicję będziemy mogli sobie kupować pewnie jakieś tam różne rzeczy. Dobrze. Skoro struktury obronne są ulepszone, ulepszmy teraz wojska w koszarach. Bardzo fajnie, orientacyjnie tutaj wszystko jest. Mamy grenadiera. Odblokujmy grenadiera, bo tak nam każą. Wybij wyrwę w strukturach obronnych wroga. Doskonale. Dobrze. Wojna. Zaatakuj bazę innego gracza. Okej. Okay. Mamy tutaj kogoś obok siebie. Jakiś taki kostek. No dobra. Interfejs. Przygotuj się do bitwy. Przypisz jednostki. Podoba mi się to, że mamy tutaj przypisywanie jednostek, atakowanie innych graczy, rozwijanie swojej bazy. Trata tata. Fajnie to wygląda. Podoba mi się. No, witam serdecznie, Adix. Fajnie, że jesteś. Dobra. To co? Z tymi jednostkami chyba jeszcze się wstrzymamy, nie? Skoncentrowany ogień. Atrapa, pocisk. Chociaż w sumie oni tutaj zaraz pewnie nas zauważą. Więc na pewno chcę grenadiera, na pewno chcę tego gostka. Na pewno chcę 5 takich gostków. Ciekawe, czego tylko 18 miejsc mam. Pewnie się więcej nie mieści. O, w sumie nie wiem, czemu to zaznaczyłem. Myślałem, że to jest taka umiejętność dostępna kilkukrotnie, a to tylko pojedynczo. Flaga zbiórki. Dobra. A, i tutaj nam się generują nowe rzeczy. Po jakiś czas. Fajnie. Dałoby się tutaj kogoś wysadzić. Chyba to. Super. Tutaj ten granatnik nam psuł trochę
O, już tak szybko? Kurczę. Bomba ognista. Nie będziemy jej zużywać. No i nice. Słuchajcie, bardzo przyjemna gra, naprawdę. Dzięki Kamyku, że nam ją poleciłeś, bo gra się naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Klikamy sobie elegancko. Nie ma tutaj żadnej napinki. Na luzaka. Okej, amunicja jest walutą w tej wojnie. Bardzo fajnie, bardzo szybki ekran wczytywania, praktycznie niedostrzegalny. Bardzo fajnie, szybko się ściąga. Graficznie też nie jest taka tragedia. Taka mocno, mocno cukierkowa grafika, także ogólnie jest elegancio. Wiecie co, właściwie chyba już nie ma sensu zmienić tej gry na streamie, ale nie chcę mieć problemów żadnych, więc pozwólcie, że to zrobię, co by nie było. O, i zero widzów taką grę, słuchajcie, ogląda. A szkoda, bo gra jest naprawdę fajna. Dobra, co nam tutaj zapewni więcej obrony. Toż to buduj. Wieża snajperska, zapora przeciwczołgowa, krótki worek z piaskiem, palenisko, mur. No dobra. Stąd nie, chyba nie będziemy nic kupować, chyba że nam będzie kazało. Zapewni więcej obrony, wznieść co? Wznieść dwa budynki za pomocą sklepu budowy. No dobra, czyli muszę jeszcze jeden tutaj kupić. O, ja bym takiego moździerza raczej wolał. Na 6 poziomie dopiero, gdzie to jest napisane? A, jest, faktycznie. A jaki ja mam poziom? 2. Tu nie ma wymogu poziomowego. Tu też nie ma. 8, o. Dobra, to jest w miarę tanioszka, więc możemy sobie takie coś kupić. Gdzie byśmy to postawili? Gdzieś tutaj najlepiej. Skoro to przeciwczołgowe, to żeby nic tutaj nie przejechało, nie? Dobra, zbierz amunicję. Wyrusz na wojnę i zdobądź 1000 jednostek amunicji. Osiągnij poziom 3. Dobra, czyli taki mamy tutaj plan. Co my tu mamy? Ile mam tej amunicji? Gdzie to jest? Tutaj 15 tysięcy. Mamy piechotkę, mamy bojówkarzy, mamy grenadiera. Na 4 poziomie dopiero będziemy mieli sanitariusza. Ósmy, 12, 16 to już nie są dla nas rzeczy, więc nikogo sobie tutaj nie dokupimy. Zobaczmy magazyn. I tutaj stąd to właściwie chyba już nic nie będziemy w stanie. No możemy ewentualnie sobie jeszcze jedną wieżę snajperską, tak dla spokoju ducha. Będzie ją postawić, tak żeby ona coś tu widziała w ogóle. Jakoś tutaj. A widzicie, tak nie może stać, bo będzie zasłonięta. Dobra. No i co, ruszamy na wojnę. Zaatakuj bazę innego gracza i chyba tak miałem zrobić. Atakując przeciwników, tu jest napisane. Tu nie mogę, to też nie mogę. W związku z tym atakujemy kogoś innego. Ten gostek już tutaj od nas oberwał. Pokonanie wrogu wypełnia twoją skrzynię kampanii. Świetnie. No dobra, to jest chyba nasz kolejny przeciwnik. Moc bazy 506.
Co to oznacza? Jeszcze nie wiem. Pole kart ataku. Dobra. Tutaj mamy jakieś karty ataku. Mamy bombardowanie, spadochroniarze, gaz uzawiący i zwiększa limit jednostek o 2. Dobra, weźmiemy sobie spadochroniarzy. Nie wiem jak to się... Okej, chyba tak. I jedziemy. Dobra. Co z Achimem? Wiesz co, no Achim to jest zarobiony człowiek mocno. On ma sporo obowiązków. Nie ma czasu niestety tutaj z nami przesiadywać, a szkoda. Dobra. 10. Bojówkarzy 14. No i tych spadochroniarzy myślę, że sobie gdzieś zrzucimy na sam koniec, tak naprawdę. Patrzcie, jakaś teraz dynamiczniejsza ta akcja jest. Patrzcie, jaka ta atrapa jest genialna. No tutaj ten... Nie wiem co to jest, bunkier chyba. On tutaj naprawdę na maksa nas kosi. Zobaczmy tych spadochroniarzy jeszcze. Elitarna jednostka. Nie, zwykli kolesie. Chyba. A nie, całkiem nieźle dają. Zobaczcie, sami we czterech prawie całą bazę rozwalają. Nieźle, nieźle. No tak, no tak. Masz rację, Kamyku, jak najbardziej. Aj, prawie trzeci poziom tutaj się udało wbić. No i dobra, moi drodzy, słuchajcie, myślę, że akurat mi tutaj wibruje mój minutnik, więc myślę, że na tym sobie zakończymy. Gra naprawdę zacna, nie powiem, taka przyjemna, można sobie poklikać, fajnie się pobawić, wykonujemy sobie misje, cele, wojujemy z innymi graczami i tak dalej, także naprawdę coś fajnego. Także moi drodzy, z mojej strony to było na tyle, mam nadzieję, że ta gra wam się podobała. Jeżeli tak, to oczywiście Steam i ta gra jest darmowa, także do zobaczenia w kolejnych odcinkach, pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie.